Za wieloma książkami, nawet tymi najsłynniejszymi, nie kryje się żadna wyjątkowa historia. Jednak istnieją takie książki, za którymi ukrywają się opowieści niezwykłe, inspirujące, wyjątkowe, takie, które dorównują samym fabułom. I dzisiaj będzie właśnie o takiej opowieści. I mowa tutaj o kultowej, wielokrotnie ekranizowanej, uwielbianej powieści, wielokrotnie również przerabianej, inscenizowanej. Jest to powieść, która ma już ponad 200 lat, Frankenstein Mary Shelley. Jak powstała ta powieść? Kim była kobieta, która stworzyła potwora? I czym Frankenstein jest dla nas dzisiaj? Razem z wydawnictwem Świat Książki, od którego wznowienie Frankensteina Mary Shelley trzymam właśnie w rękach, zapraszamy Was na wyjątkową opowieść. Wiktora Frankensteina i jego potwora znają dzisiaj chyba niemal wszyscy w tej czy innej formie. Na wszelki wypadek jednak pokrótce ją Wam przypomnę, ale w taki sposób, by nie zdradzać żadnych smakowitych szczegółów. Młody student medycyny Wiktor Frankenstein miał od dziecka tylko jedno marzenie. Zapragnął odkryć tajemnicę bogów, zapragnął skraść tę iskrę, która daje życie. Poświęcił wszystko, by ten zamysł właśnie się powiódł. Po serii makabrycznych eksperymentów, po setkach godzin badań i miesiącach poszukiwań, Wiktor Frankenstein wreszcie powołuje do życia istotę. W ponurą noc listopadową widziałem, jak spełniał się cel moich trudów. Z lękiem, który dochodził niemal do śmiertelnego strachu, zebrałem wokół siebie narzędzia życia, by tchnąć iskrę żywota w bezduszną masę leżącą u mych stóp. Była już pierwsza po północy i deszcz z okropnym odgłosem uderzał o szyby. Świeca już niemal zupełnie się wypaliła, kiedy przy jej migocącym, przygasającym płomyku ujrzałem, jak otwiera się zamglone, żółtawe oko stworzenia. Oddychało ono ciężko i kurczowe ruchy wstrząsały jego ciałem. Od tej chwili zaczyna się koszmar. Wiktor Frankenstein porzuca swoje dzieło, a opuszczone, osamotnione stworzenie, potwór, robi wszystko, by go odnaleźć i dokonać tej ostatecznej zemsty. Muriel Sparks, wybitna pisarka i biografka Mary Shelley, napisała, że Frankenstein łączy w sobie po raz pierwszy literaturę popularno-naukową z konwencją gotyckiego horroru. A wszystko to spod pióra zaledwie 19-letniej młodej kobiety, obmyślone i spisane tamtego pamiętnego roku, roku zwanego Rokiem bez lata. Spędziłam lato 1816 roku w okolicach Genewy. Było wyjątkowo zimno i deszczowo i wieczorami zbieraliśmy się przy kominku, delektując niemieckimi opowieściami o duchach. Te baśnie obudziły w nas chęć, by je naśladować. Na moment teraz cofniemy się w czasie, dlatego że ta historia tak naprawdę rozpoczęła się na dobre 10 kwietnia 1815 roku. Dlaczego właśnie wtedy, zapytacie? To właśnie tamtego dnia doszło do jednej z największych, najbardziej druzgoczących i niszczących erupcji wulkanicznych w historii świata. Na jednej z wysp Indonezji wybuchł wulkan Tambora. Siła wybuchu była tak wielka, że kilkukrotnie przekroczyła siłę wybuchu bomb atomowych, które spadły na Hiroshimę i Nagasaki. Huk wybuchu natomiast można było usłyszeć nawet z odległości 3000 km. Popioły uniosły się tak wysoko, że na moment przysłoniły słońce. Tym samym na jakiś czas temperatura na świecie obniżyła się do tego stopnia, że wywołała cały ciąg klęsk żywiołowych. Wszystko to działo się dookoła kuli ziemskiej. Niekończące się deszcze, mróz w środku lata, gnijąca ziemia. Wieczory stały się lodowate, a całości dopełniały niezwykłe fenomeny klimatyczne, jak chociażby intensywnie fioletowe niebo czy krwisto-czerwone zachody słońca.
Obumarły plony, ludzkość zaczęła głodować, a epidemie cholery i tyfusu rozprzestrzeniały się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie zaczęli też migrować, szukając jakiegoś bezpiecznego schronienia od głodu i od choroby. Minęły miesiące i nadszedł rok 1816. Dziwny rok. Lato było chłodne i wilgotne. Dni zimne i mgliste. To właśnie tego roku, roku zwanego rokiem bez lata, grupka przyjaciół po myśli i piórze, lekko znudzona, lekko zblazowana, znalazła swoje schronienie w pewnej rezydencji nad Jeziorem Genewskim w Szwajcarii. I tak to wszystko się zaczęło. Każdy z nas napisze historię o duchach, powiedział Lord Byron. I przystaliśmy na jego propozycję. Było nas czworo. Było ich czworo. Grupa barwna, grupa głośna, ówczesna, prawdziwa bohema, prawdziwa cyganeria. Postacie legendarne swojej epoki, prekursorzy literatury romantyzmu. Żyli głośno, odeszli przedwcześnie. I zacznijmy od właściciela owej willi nad Jeziorem Genewskim, zacznijmy od Lorda George'a Byrona. Dzisiaj to postać niemal mityczna, to wieszcz literatury brytyjskiej, to postać legendarna, która przeszła do historii literatury. To również jest jedna z najbardziej wpływowych postaci swojej epoki. Poeta, dramatopisarz, myśliciel. To właśnie George Byron, człowiek o szerokim geście, mężczyzna o głębokich kieszeniach. Lubił podróżować po Europie, obserwować, spotykać ludzi, dyskutować, a po drodze kupować właśnie napotykane po drodze posiadłości. Jedną z nich była właśnie Villa Diodati, która przeszła do historii literatury, willa nad Jeziorem Genewskim. Nad jezioro tamtego lata zjechał również bliski przyjaciel George'a Byrona, również znany i ceniony pisarz, poeta Percy Bysshe Shelley. Poeta radykalny, poeta wyjątkowy, poeta, który być może za swojego życia nie był aż tak doceniany, jednak został zauważony i wpisał się właśnie w historię literatury kilkadziesiąt lat po swojej śmierci. Trzecim towarzyszem wyprawy był bliski znajomy Byrona i jego osobisty lekarz w jednym, niejaki John William Polidori. Pomyślicie pewnie, że tamtego lata jakiś lekarz niewiele wniósł do całej opowieści, a jednak tu będzie niespodzianka. Podczas pobytu nad Jeziorem Genewskim bowiem John William Polidori napisał krótką nowelę o damie z czaszką zamiast głowy. Jednak tamta opowieść zaginęła, no a motyw już więcej nie pojawił się w jego twórczości. Ale to nie wszystko. Tamtego lata bowiem, pewnego wieczoru, powstała również pewna etiuda pióra Byrona samego, zatytułowana Pogrzeb. I tą historią właśnie zainspirował się Polidori, wykorzystując jeden z jej wątków w powieści, którą wydał 3 lata później w 1819 roku, a którą my dzisiaj znamy pod tytułem Vampire a Tale, czyli po polsku wampir. Z nieznanych powodów jednak ta powiastka, ta nowela została wydana pod nazwiskiem Byrona. No i tutaj musiało dojść do jakiejś kolizji wydawniczej. Sporo czasu w ogóle podobno zajęło naprawienie tej niefortunnej pomyłki. Ale co najważniejsze, dzisiaj wampir uznawany jest za pierwszą współczesną powieść wampiryczną. Powieść, która na dokładkę zainspirowała Brama Stokera i jego hrabiego Drakulę. Jako ciekawostkę dodam tylko tutaj, że podobno wampiryczny Lord Ruthven, bohater wampira, ma w sobie sporo cech samego Byrona. I nie są to cechy najlepsze. I teraz czas na naszą wisienkę na torcie. Dlatego, że to wcale nie Byron, nie Shelley, nie Polidori odmienili tamtego lata oblicze literatury na zawsze. Zrobiła to młodziutka, wtedy 19-letnia jeszcze, żona Percy'ego Bysshe Shelley'a. Niejaka Mary Shelley. No właśnie, Mary Shelley, kim była ta młoda, niezwykła kobieta? To urodzona w 1797 roku córka pary progresywnych, oświeceniowych myślicieli. Jej ojciec, William Goodwin, był myślicielem, był filozofem, był prekursorem myśli anarchistycznej w filozofii właśnie. Zresztą sam był zaangażowany w publicystykę polityczno-filozoficzną. Matką Mary była natomiast Mary Wollstonecraft, wybitna działaczka na rzecz feminizmu, tłumaczka, kobieta, która niestety zmarła w 10 dni po porodzie. Mała Mary wychowywała się więc pod czujnym okiem ojca. Sporo podróżowała, poznawała wyjątkowych ludzi, przysłuchiwała się również wszystkim dyskusjom i polemikom, jakie wokół niej toczono.
Percy by Shelley'a poznała właśnie dzięki ojcu. Ojcu, którego Shelley ogromnie cenił. Mary miała wtedy 16 lat, Percy 21. Podobno zaczęła się z nim spotykać wtedy w sekrecie. Percy już był wtedy żonaty. Według plotek schadzki mają miejsce na grobie matki Mary, Mary Wollstonecraft. Jeśli chcemy wierzyć plotkom, to podobno również na tym grobie doszło do ich pierwszego intymnego zbliżenia. Porzućmy jednak plotki i powróćmy do faktów. Wyobraźcie sobie, że Shelley porzucił swoją pierwszą żonę, Harriet, na rzecz Mary, wywołując tym nie lada kontrowersje i nie lada towarzyski skandal. Percy i Mary byli ostracyzowani, byli nawet wykluczeni z szanowanego towarzystwa. Podróżowali więc po Europie. I to właśnie wtedy, podczas tych podróży, Mary straciła swoje pierwsze dziecko, małą, przedwcześnie urodzoną córeczkę. To nie jest i to nie będzie pierwsze utracone w jej życiu dziecko. W 1816 roku, roku bez lata, Mary miała 19 lat i była już oficjalną żoną Shelley'a. Harriet, jego pierwsza żona, popełniła samobójstwo. Podróż młodych małżonków po Europie kontynuowała się. Willi Diodati przyjaciele prowadzili ożywione dyskusje, a rozmowy przetykali czytaniem i opowiadaniem sobie historii. I to właśnie wtedy George Byron wymyślił legendarny konkurs, a mianowicie każdy z nich miał napisać opowieść o duchach. Nikt wtedy nie podejrzewał, że młodziutka Mary zadebiutuje jako pisarka. Ba, nikt się nie spodziewał, że to właśnie jej dzieło stanie się tym kultowym, stanie się jednym z tych najważniejszych, a sam Byron nazwie jej nieprzeciętnie dojrzałym na tak młody umysł. Przez lata Mary Shelley sama dodawała w przedmowach, w listach, wspomnieniach kolejne cegiełki, kolejne tropy dotyczące kulisów powstania Frankensteina. W jednym z nich wspomina senny koszmar. Senny koszmar, który nawiedził ją pewnej nocy po wieczorze spędzonym właśnie na snuciu mrocznych i strasznych historii podczas tamtego legendarnego pobytu Willi Byrona. Podobno Mary, mając już zarys fabuły w głowie, wyśniła sobie młodego studenta medycyny. Wyśniła sobie Frankensteina o bladym obliczu i potwora, którego stworzył. Napisała wtedy w dzienniku: jest to przerażająca myśl. Przerażające byłoby, gdyby jakiekolwiek ludzkie poczynania drwiły ze zdumiewającego mechanizmu twórcy tego świata. Wraz z Frankensteinem narodził się nowy rodzaj horroru, narodziła się unikatowa groza. To już nie są gotyckie zamczyska, to już nie są damy w opałach. To już nie są snujące się duchy, to nie są też gasnące kandelabry. Czas tamtych baśni, słuchajcie, dobiegł końca. Przyszedł czas na koszmar żywy, na koszmar namacalny, którego można doszukiwać się zarówno w naturze, jak i w jakże namacalnej rzeczywistości. No i cóż, Mary Shelley we Frankensteinie zamknęła całą dychotomię tamtej epoki, całą dychotomię i rozdwojenie myśli romantycznej. To rozdwojenie, które tak obrazowo przedstawił nasz wieszcz narodowy w wierszu Balladzie Romantyczność. Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Mary sama była wychowywana właśnie w takim rozdwojeniu. Z jej listów, z zapisków, ze wspomnień wyłania się obraz kobiety, która rozerwana była pomiędzy oświeceniem, w którym się wychowała i który wyciągnęła z domu, a pomiędzy romantyzmem, w którym tak naprawdę dorastała, który jednocześnie tworzyła i w którym tkwiła. Między intelektem a sercem, między rozumem a emocjami. Pomiędzy stron Frankensteina wyłaniają się właśnie te konflikty, pomiędzy nauką a naturą. Między tym, co należy do świata cywilizacji, a tym, co należy do świata przyrody, natury. Podobno zainspirowały ją wtedy dyskusje, jakie podczas tamtego pamiętnego pobytu toczyli Shelley i Byron. Rozmawiali wtedy o teoriach Charlesa Darwina, o którym wtedy było głośno, o jego eksperymentach, o galwanizmie. Pojawiały się tematy wskrzeszania umarłych, ożywiania nieożywionego, wykorzystywania prądu. Chłonny umysł sięgnął wtedy głębiej, sięgnął dalej, wykreował postać naukowca szaleńca, człowieka, który był gotowy dokonać największego świętokradztwa. On przecież przekroczył zarówno granice tak nauki, jak i moralności. Takiej postaci do tej pory nie było w literaturze. Towarzyszy mu na dokładkę potwór, kreatura okrutna i szalona, tak jak okrutny i szalony jest sam jej twórca. Być może z początku względem potwora i my czujemy współczucie, ale im dalej toczy się ta historia, tym bardziej i my widzimy, że i jeden, i drugi tak naprawdę bywają tym samym.
Jak mówi sam Frankenstein, dzieje moje to opowieść pełna grozy. Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz, bo tak brzmi pełny tytuł tej powieści, został wydany w 1818 roku w nakładzie liczącym 500 egzemplarzy. Wkrótce jednak, pomimo swojej niszowości, stał się ogromnie popularny, przekazywano go sobie z rąk do rąk. 5 lat później już doczekał się swojej pierwszej adaptacji teatralnej. I tak to się właśnie stało, że już w połowie XIX wieku Frankenstein i jego potworna historia zyskali tak naprawdę drugie, pozaliterackie życie. Życie, które trwa do dziś w kulturze masowej i kulturze popularnej. Przez długi czas twórczość Mary Shelley była w ogóle trywializowana. Niektórzy krytycy posunęli się nawet do tego, że stawiali Frankensteina, wyobraźcie sobie, obok dzieł literatury młodzieżowej, literatury dziecięcej. Sama Mary natomiast była traktowana bardziej jako córka znanych i popularnych rodziców, niż jako pisarka sama w sobie. Zresztą znamiennym jest, słuchajcie, że nawet dzisiaj w Polsce znamy jedynie jej Frankensteina, nie słyszeliśmy o jej innych dziełach. Po ponad 200 latach od narodzin Frankensteina nikt jednak dzisiaj nie zaprzeczy, że jest to dzieło, które trafiło do kanonu literatury światowej, które trafiło pośród tych największych dzieł literatury grozy. I nie tylko. To jest kamień milowy opowieści niezwykłych i tajemniczych. Opowieści, w których świat nauki, świat postępu idzie o krok za daleko. Opowieści, w których człowiek postanawia bawić się w Boga, by wreszcie porzucić odpowiedzialność, by porzucić swoje dzieło. Tym tropem jeszcze pod koniec XIX wieku poszedł H.G. Wells w swojej wyspie doktora Moreau. Potem, kilkanaście lat później, kontynuował wątek H.P. Lovecraft, kultowy samotnik z Providence, w swoim reanimatorze. Z czasem kontynuowali go i wciąż kontynuują przede wszystkim twórcy science fiction. Nie ma chyba dzisiaj nic bardziej frankensteinowego w przesłaniu, jak opowieści o AI, o sztucznej inteligencji i tego, do czego prowadzi. Duch Mary Shelley i tamtego pamiętnego roku bez lata wciąż unosi się i trwa. A raz ożywiony potwór Frankensteina okazał się być nieśmiertelny. Mam nadzieję, że i Wy również poznaliście już to niezwykłe dzieło Mary Shelley, a jeśli jeszcze go nie znacie, to koniecznie nadrobicie zaległości.